Ostatnia minuta meczu pomiędzy drużyną Żyrardowa a drużyną z Będkowa. No, prowadzi Żyrardów, ale wiadomo, wielki ośrodek koszykarski Będków, mała miejscowość, właściwie wioska. I tak bardzo fajnie dziewczyny grają. Nie tak dawno wygrali turniej Łomżyńska Zima. No nie mają zbytnio trenerzy w czym wybierać. Wioska liczy tam 3000 mieszkańców, ale jednak potrafią pojechać dzięki pomocy rodziców, wójta i sołtysa. 8 sekund. Będków to w województwie łódzkim, jak się nie mylę. 3 sekundy. Jedna, jeszcze będzie rzut? A my przejdziemy na drugą stronę. Tutaj walczą chłopcy. Coś się stało. O co się uderzył? Ale o co łapkę? A ten Czesi, Opawa, Krnow stworzyli jedną drużynę i nazwali ją Silesia. I pod taką nazwą tutaj grają. Nie idzie im za bardzo, przegrywają 59-21. Wszyscy chłopcy się martwią, co się stało. Ale chłopak na pewno się spamięta i wróci do gry. Mają jedną dziewczynę w składzie, ale jaką wysoką. Tak się dowiedziałem, że tu dziewczyna ma ojca 2,10 m, to dlatego taka wysoka chyba. Jeszcze minuta. Ostrów Wielkopolski, basket. 60-21 dla Ostrowa Wielkopolskiego, dla jedynki Kasprowiczanka. Znam ten zespół od rocznika 93, kiedy ich pierwszy raz poznałem w Wiedniu, później na inne roczniki, także zawsze chłopcy walczą w mistrzostwach polskich już od kilkunastu lat i walczą tam o wysokie miejsca. Już mistrzostwa Polski nie raz mieli już tu podstawowy. Zobaczymy jak z tym rocznikiem, czy ten rocznik 6 sekund da rady, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec meczu. 65-21 dla Ostrowa z klubem Silesia.